Witam serdecznie, jestem Bartul, to jest 12 materiał z gry Terminator Resistance. Jesteśmy w Śródmieściu, czyli wróciliśmy się do lokacji, w której już byliśmy. Tutaj mamy kilka zadań, bo aż 4. Procesor sieci neuronowej, zlecenie i pani zemsta. Wszystko sobie to oczywiście wykonamy. Nie wiem, czy w tym odcinku damy radę, no ale postaram się. Kamerki nie ma, bo mi coś zaczęła szwankować i obawiam się, że chyba nam padła. Powiem wam, że to już trzecia kamerka, która mi padła. Używam Logitech C270, zdaje się, także no dużo nagrywam, to fakt, no ale strasznie szybko te kamerki padają. Na szczęście nie kosztują dużo, bo tam w granicach 80-100 zł. No ale szkoda, bo będą się znowu kupić. Gwarancja, powiem wam, że wysłałem raz kamerę do producenta, żeby naprawił. To tak naprawił, że nic nie działało. Zacząłem tam straszyć, może straszyć to za dużo powiedziane, pisać do nich, raz, drugi, trzeci, zlali temat, także czekajcie, bo tu mamy pani zemsta, to może sobie to zrobimy, to zadanie, w pierwszej kolejności, tylko czekajcie, czy ja w ogóle tędy jestem w stanie przejść tam, czy ja nie muszę chyba o tędy właśnie przejść, no zobaczymy, idźmy na razie może tędy. Także no w tym odcinku mnie nie będzie, zresztą to chyba żadna strata. Jestem ciekawy, czy my... O właśnie, możemy to nie niszczyć, kurczę pieczone. To z drugiej strony... How do you know I'm getting closer? There are still plenty of resistance sensors in the area. I see everything. I'll be your eye in the sky. Great. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Gra jest naprawdę fajna. Otwórzmy to, bo tu zawsze coś się znajdzie. O, tutaj mam jeszcze nawet zamknięty bagażnik. No, co jest? Może tak idealnie najeżdżać? Coś się pozmieniało, bo wcześniej chyba tego problemu nie było. O, widzicie? Muszę kurde idealnie najechać tutaj na kółeczko. O matko, się coś... nie podoba mi się to. Wiecie co, coś zastanawiam, czy my w ogóle dobrze idziemy? Bo my się kierujemy tutaj w stronę naszego zadania. Kody. A ja bym chciał jeszcze de facto zadanie poboczne porobić. No a tutaj de facto chyba nie jestem w stanie przejść, no ale zaraz zobaczymy. Możemy sforsować 30% szansy. Fajnie. Strasznie tutaj dużo rzeczy mamy, proszę. Dobra. Otwieramy to wszystko, zbieramy. Jeszcze nie wiadomo, ile do końca gry zostało, a... Cholera. Trochę się strasznie szybko łamią. Zastanawiam czasem, czy się nie wrócić. Co to tyle tych ciał leży tutaj? Co tu się działo? O, granaty. Kurde, tyle tych zampów. To jest takie trochę wydłużacz gry, no ale ogólnie spoko, nie? Masakra, sporo tego tutaj wszystkiego jest. Na wyższym poziomie ja mogę te zbierać, prawda?
Wiecie co, cały czas się kuźwa chyba oddalam. Nie wiem czasem czy się nie wrócić. Wiem, że to achievementów nie ma za wykonywanie zadań, ale zdobywamy doświadczenie, zdobywamy zaufanie. No właśnie, tu możemy zejść, dobra. Jakieś tam relacje między naszymi towarzyszami się pojawiają. Więc myślę, że warto tutaj wykonywać te zadania. Tym bardziej, że wiecie, za grę żeśmy zapłacili sporo. Po co miałbym tutaj robić speedruna? O cholera, ten mech jest tutaj. Na razie się chcę skupić na zadaniu. Cholera jasna, cholera jasna. Po mnie jest, jest po mnie, na 100%. Ja cię pierdzielę, ażem się wpieprzył w gówno. Masakra. Wiecie co, weźmy, mamy tutaj granaty, dobra, dwie sztuki co prawda, no ale... Ewentualnie z tych... Jeszcze tutaj, ten, te 800 tutaj przyszedł. A, ja nie mam apteczek. Jaki kuźwa czat. Apteczek nie mamy. O, matko. Ej, no to tego się kuźwa nie spodziewałem. Jaki shit. No to jestem w miarę bezpieczny chyba. Dobra. Ja mam, że przesrane. Apteczek nie mamy. A pamiętam, że mówiłem, że gra jest prosta. No generalnie w miarę jest prosta, ale... O, jak widzicie, nie mamy się czym leczyć. Muszę jak najszybciej odnaleźć warsztat. Ewentualnie tych apteczek też możemy kupić. Gdzie są te zwłoki? Dobra, tutaj. O kurde, magazyn 49%. Wiecie co, przydałoby się wbić tutaj. A mamy to wbite. A, regeneracja zdrowia jest przecież. Kurczę, pieczone, widzicie? To nam troszeczkę też pomoże na pewno. Spoko, dobra. Jeszcze zobaczmy, bo tutaj nam wpadło kilka tych ulepszeń. Obrażenie 20%, magazynek 50% i stabilność mamy, a mamy szybkoszczelność z dwoma tymi prostokątami. To by nam troszeczkę to ułatwiło, ewentualnie 19% szybkoszczelność. 16% mamy szybkoszczelność. No to chyba nic lepszego nie wymyślimy tutaj z tym. 49,50 magazynek.
Chyba, że weźmiemy stabilność zamiast szybkostrzelność, ale szybkostrzelność się przydaje, bo wiadomo, to jest też jak obrażenia. Dobra, na razie niech to zostanie. Uwaga. Nie zwróciłem uwagi, jak nam się to życie regeneruje. A czy ja mam w ogóle ten? Nie mam tego. Destruktora. Wiecie, co mam na myśli. A, wiecie, życie się nam regeneruje, rzeczywiście. Dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Czekajcie, bo ten 800 to... Dobra, zobaczmy tutaj to. Nie wiem jak z tymi pozostałymi zadaniami, bo ich nie ma na mapie, cholera. Gdzie zawsze zobaczmy tutaj. Czy coś tutaj jest? Całkiem sporo rzeczy, dobra. O matko, o matko. Wow. Tam to chyba nie przeskoczę. Ale kurczę, dobrze, że tu wróciłem, bo widzicie, sporo rzeczy. Znajdź transmitter dla Ewy, to sobie zaraz zrobimy. Natomiast pozostałe zadania to... Zaraz obczajmy to. Nie wszystko naraz. Fajnie nam się życie regeneruje, to nam troszeczkę też ułatwi wszystko. Bo nie będą się tych apteczek aż tyle tworzyć. Jakieś sekretne przejście. Możesz niszczyć deski. A szkoda, że tylko deski można niszczyć, no ale generalnie spoko, nie? Troszeczkę też tutaj na tych przedmiotów nastawiali po to, żeby właśnie zmusić gracza do zbierania tego wszystkiego, no i przez to gra się robi dłuższa, nie? Okej, spoko. Pozbieramy to wszystko. Tym bardziej, że te bronie się od czasu do czasu nowe pojawiają, a wszystko kosztuje. Jeszcze mam jakiś zamek. To wszystko zebrałem. Gdzie to było chyba zamknięte, no. Zasoby handlowe. Obdarto go ze skóry, odsłaniając okropną metalową czaszkę. To chyba dobry znak, że czas uciekać. Jak tylko dopadnę jakąś broń pozostawioną przez żołnierzy, to się stąd zmywam. Yes, I've got it. You thought you could fool me? I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? No dobra. O kurde, opuść stację metra.
O cholera, życie mi spadło. Ja ci pierdzie, co to tak naszprycowane jest? Powiem wam, że dobrze, że w sumie ten skrót odkryłem, bo... Wiem, że można użyć tutaj ładunków wybuchowych i to wysadzić, no ale... Możemy też w sposób ominąć. O, co tam jest? Nie widziałem tego wcześniej. Ja cię pierdzielę. Panie, gdybyśmy znaleźli coś, co dałoby nam punkty doświadczenia. Znaczy punkty... Ale sporo tutaj tego wszystkiego, naprawdę. Tych zapasów mam tyle, że masakra. O, jabłeczka. Ale tak wam powiem, zbieramy to zbieramy, ale tego tak dużo nie ma wcale. Ja pierdziu. Gdzie? Jaka głupota. Za blisko kurczę stanąłem, ale to... No bada mnie musimy iść oczywiście. Co za wrak? Pani zemsta, widzicie co? Może tędy pójdziemy, co? Spróbujmy tędy przejść. Ej, tutaj nie byłem. Gdzie to też przeoczyłem przed chwilą. O, proszę. Plus 0 punktów. A nie, mam plus 1 mam. Dobra. Kurczę, jedno zadanie poboczne. 20 minut już gramy. Masakra. Weźmy sobie tutaj jakąś umiejętność. Może rzemiosło, co? Tutaj jeszcze zobaczymy, co jest. Kurde, wszystko poblokowane. Dobra, ładnie wyczyszczone. Czy ja jestem w stanie w ogóle tędy przejść? Kuźwa mać. Niestety chyba wszyscy zginęli, łącznie z panią Zemstą. No niestety. Mam wszystko, czego potrzebuję. Ruch oporu może walczyć ze Skynetem za pomocą tych broni, to czemu nie my? Musimy się tylko nauczyć ich używać, ale nie ma co się martwić na zapas. Już w ogóle nie musisz się martwić, mama wraca niedługo. Właśnie. No ale misja wykonana, nie? No dobra, czekajcie, co to za broń jest?
Dosyć fajne te misje. Aha, to ten pistolet jest. Właśnie, zapomniałem go wam pokazać. I tu możemy sobie go jeszcze ulepszyć. Widzicie. Obrażenia. Magazynek. I stabilność by się przydało. Ale stabilności, kurczę, nie mam z dwoma tymi. A jest. Super. Szybko strzelam broni snajperskiej, nie jest aż tak ważna w sumie. Też mogę się mylić, no ale dobra. Niech tak to będzie. I spróbuję trochę tą broń postrzelać. Wam pokażę, jak ona działa i w ogóle. A właśnie, co z pozostałymi... A, punkcik mamy jeszcze. Dobra. Poruszanie się podczas skradania jest szybsze, dobra. Natomiast tu mamy jeszcze te misje. Czekajcie, tu gdzieś jest zaznaczone? Nie ma tego zaznaczonego. Cholera. Aha. Zanieść procesor Macowi. Zakończ zadanie kody. Aha. Dobra. Okej, okay, wszystko jasne. Fajnie, świeci na czerwono. Wiecie co, nie wiem, czy tutaj jest sens iść. Ale wróćmy, jeszcze to zadanie sobie muszę aktywować. O cholera, jest, safe. Wysadzić drzwi od przyczepy. No w sumie można by wysadzić. A, słuchaj, rzemieślniczy. Zaraz sobie tam zaczniemy badać to wszystko. No sporo tych zapasów. No to strasznie wydłuża grę, ja powiem wam, zbieranie tych rzeczy. No ale cóż. No to jeszcze sobie zróbmy. Nie ma tam amunicja, ale tutaj trzeba trochę tego zrobić. Trzy apteczki. Dobra. Generalnie co, rzemiosło na piątym poziomie jeszcze zmniejsza nam zużycie materiałów. Widzicie, pochłania mniej o 50% materiałów. Moglibyśmy tworzyć więcej wszystkiego. To też jest w sumie dosyć istotne. Nie jestem się tam do tego tira wchodzić. Co? No, musimy się troszeczkę wycofać. Ajajajajajajajaj. No taka nawet ta snajperka całkiem. Tylko jeszcze wiecie, musimy sobie trafić. No to jest fajne właśnie, że nam się życie odnawia. A mówiłem na początku wcześniej... O kurczę.
Mówiłem na początku pierwszego odcinka, że nie ma możliwości leczenia się automatycznego. Kody, gdzie są te kody? Tutaj coś jest. Oh shit. Sporo tutaj tych rzeczy. I've got the code reader working. Good. Now go look for an HK. During the attack, our team heavily damaged an HK tank. That's your safest bet, but be careful. The area is filled with terminators. If I were you, I'd sneak past them. No, zaraz sobie zapiszemy grę, tylko pozbieramy wszystko. Za szybko chodzi ten dzyndzel, nie można tego za bardzo kontrolować. Dopóki nie będę miał punkcika, to nie będę wydawał nic, bo szkoda mi materiałów. A później będziemy mogli tworzyć więcej wszystkiego. Kuźwa mać, terminatory wyszły. Aha, my musimy iść w tamtą stronę. O, gra się nam zapisała, to fajnie. Tutaj nie byłem. Ale tu nic nie ma, dobra. Trzeba uważać tego łowcę. Ja pierdzie, musimy to skakować. Oh shit. Ale głupie te terminatory. Pana broń dosyć, tylko trzeba mieć trochę czasu i spokoju. Aj, to mamy aż tam 200 metrów iść. O matko. No dobra. Widzę Skynet antenę up ahead. Looks like they set up an outpost here. Should I engage? That's not your main objective, but I'll leave that up to you. Czekajcie, co to ma? Jakaś misja się poboczna pojawiła. A to żeśmy wykonywali raz. Nawet nie raz. Ale dobra, możemy to zrobić. Thank you.
Średnio to przybliżono, ale okej. Ej, co to było 59? U matko. Magazynek 59, bez ulepszeń? O kurde. Fajne. Fajna sprawa. Nie trzeba dopasowywać. Co? Z drugiej strony lepiej byłoby ją zhakować, bo ona może nam pomóc. Aj, trudne. O, shit. O, shit. Ile prób będę miał? O, matko. Koniec prób? Aha. Otrzymałem obrażenia, ale możemy hakować dalej, dobra. Muszę to hakować, no nie ma wyjścia. No dobrze, nam się zmieniło to, widzicie. Ajajajajaj. Shit. Jopie, dziurowany lód. Pytanie, jak tam dotrzeć do środka? Aha, bo to nie jest ten. Okej, okay. Ja myślałem, że to jest ten cały posterunek. Nieprzeładowana broń. Zobaczył łowca właśnie. Cholera jasna. Kurde, czym możemy ściągnąć? Jaką bronią? Snajperką? Aha, musimy chyba zwykłą bronią.
wam, że poziom trudności się nam zwiększył, cholera. Tak, idziemy do zadania pobocznego. No dobra, zrobimy sobie to. Mamy ten granat jeszcze, okej. Wiecie co, najgorsze, że jak zginę, to wszystko będę musiał przechodzić od nowa. O cholera, jakaś tam wieżyczka jest, czy mi się wydaje? Oh shit! Żeby to skakować, aczkolwiek nie wiem, czy jest sens. No, ta wieżyczka musiałaby się obrócić, nie? Warto było, widzicie? O cholera jasna. Kuźwa jego mać. Co tu się dzieje? 4 T800 zmodyfikowane pewnie jeszcze. W sumie na chyba 5. Ale wieżyczka dalej stoi. Czekajcie, czy ja muszę to niszczyć? Czy ja tutaj muszę główny komputer tylko wyłączyć? Zakłójmy to, już tu jestem. No my musimy wejść tutaj na dół, nie? Aha. Co tam broń strzela? Aha! Thank you.
Trochę amunicji się odzyskuje tutaj. Ogólnie spoko. Dobra, chyba tu jest główny komputer, nie? Kurde, bela. Trudny hak. Poziom do hakowania, shit. Jest. Dobra, chyba raczej tutaj, nawet jakby coś było, to w sumie... Dobra, zostawiamy to w spokoju, ruszamy z zadaniem. Tam jeszcze widzę, coś leży na ziemi, na mapie można to zauważyć, kropeczki, ale miesza z tym. Skupmy się na zadaniu. Gdzie tę nową wieżyczkę można by... Spróbować zhakować, to ona może nam pomoże, może nie. A, można się po tym chodzić, okej. Okay. W lewo, w prawo. Dobra, tam coś szczerze chodzi, to na pewno nam to pomoże. Cholera. Wieżyczka czego nie strzela? Super, nie? Ale kurwa obstawa, ja cię pierdzielę. Tu jeszcze coś zostało. O kurde, hakowanie trudne. Oh shit. Oh shit. Yes, choke. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. Shit. O cholera, to ciągle działa. Mój plecak jest pełny. Dobra, niestety muszę to wypierdzielić. A ja wolę rakiet też nie mam. Możesz zadać obrażenia czołgowi HK poprzez trafienie go rakietą w regenerator umiejscowiony na jego plecach. Ponadto czołg HK może zostać unieruchomione na kilka sekund poprzez trafienie rakietą w jego głowę. Jakie jaja. Przyjaciół, za tutaj przyjdzie odsiecz zapewne.
No to co, mam się tutaj chować? Zniszcz czołg. Ha. A pytanie, czy my możemy w ogóle coś mu zrobić? No i tu musimy chyba zaczekać, jak to skanowanie minie, bo nie jestem w stanie mu nic zrobić. On się tu cały czas chyba patrzy, cholera. No wiecie co, musimy chyba go obejść, bo to będzie chyba najszybciej. Tak. Odwrócił się. Wiem. Wszystko fajnie właśnie, tylko że on cały czas mnie tutaj śledzi. A, łowca do mnie strzela. Jeszcze lepiej. No to musimy gościa tutaj obejść, cholera jasna. To cały czas jest wykrycie, więc de facto no muszę się kurde chować. Dopóki nie spadnie ten poziom wykrycia. Wiecie, tutaj nie widzę tej głowy w ogóle. No nic nie zrobimy. Chyba. Dopóki nie minie wykrycie, to nic nie mogę zrobić. Tylko najgorszy jest problem tego typu, że mamy tylko dwie sztuki amunicji, więc nie wiem, co ja zrobię za chwilę. Czekajcie, musimy jakoś go obejść, cholera. Czasu też nie mam za wiele. Dostał się w patrzy, cholera. On nas widzi. Mm-hmm.
Dobra. Robię cięcia, bo ta walka będzie trwać bardzo długo. No, ale tutaj przyjdzie pewnie odsiecz mała. W postaci T-800. On 46% życia ma jeszcze. Gatek. O cholera. A mogą strzelać. Szybkie to wykrycie teraz jest, cholera. O kurwa. Taki jakby boss, można powiedzieć, nie? Trochę. No też nie robią takiego na nas wrażenia. No, jestem cały czas prawie na wykryciu. Jest odwrócony w tamtą stronę. A gówno, odwrócił się w naszą. Ja pierdzie, no jak? Przecież nie było wykrycia, no patrzcie jakie to jest głupie. Dobra, zróbmy cięcie znowu. Dobra. Jeszcze raz. Będziemy w domu. O kurwa, bo mnie zaraz załatwi. Szlak! Prawie gościa miałem. Dobra. Jest, udało się. O matko. Jakie kurwa zadanie. Czekajcie, bo tu jeszcze trochę amunicji zostało, widzę. W postaci... Aha, tego się nie da podnieść, ale pójdziemy na górę jeszcze, co? Tam na górze chyba jeszcze coś zostało. Że to za amunicja chyba do rakietnicy. O, nie mam miejsca na te. To by tu wypierdzielić stąd. Apteczki. No te granaty się przydają. Dobra. I tu jeszcze zbierzmy te. To na przyszłość się przyda. Hakuj. No nie, hakowanie. Druga generacja. Odblokowana achievement. Dobra. My to gra się nam zapisała, więc co, kończymy ten materiał w tym miejscu. Dzięki za uwagę. Myślałem, że to będzie koniec powoli, ale jeszcze chyba jeszcze chwilkę. Jeszcze trochę przed nami, no. Okej. Dzięki za łapki, suby, komentarze. Trzymajcie się. Do widzenia. Pa, pa, pa.